Przyjrzyjmy się, jak wygląda system polityczny naszego kraju, czyli III Rzeczpospolitej obecnie. Zobaczymy też, jak wygląda władza w naszym kraju według naszej konstytucji. No właśnie, i na początek parę słów na temat konstytucji jako takiej. Konstytucja naszego kraju, nazywana też ustawą zasadniczą, bo jest to konstytucja to ustawa, tylko że szczególna ustawa ma najważniejsze tutaj znaczenie wśród ustaw, jest fundamentalna dla naszego kraju. No i ta ustawa zasadnicza, czyli konstytucja, ma szczególną treść, ma szczególną formę i ma szczególną moc prawną. Tym się wyróżnia od innych ustaw jako ustawa zasadnicza. Konstytucja ma szczególną treść, bo określa kompetencje władz, czyli określa, co może władza, co może robić, jak może rządzić, w jaki sposób może rządzić, a czego na przykład nie może zrobić dany urzędnik państwowy z kręgu tych najwyższych urzędników. Określa nasz ustrój, czyli mamy w konstytucji zapisaną formę rządów. Określa prawa i wolności obywateli, czyli mieszkańców naszego kraju. Oczywiście te najbardziej ogólne i te najbardziej takie najważniejsze prawa i wolności. A oprócz tego ustawa zasadnicza, czyli konstytucja, ma szczególną formę, czyli ma nazwę szczególną, no bo to jest nie ustawa i coś tam dalej w nazwie, tylko konstytucja, jest to nazwa bardzo charakterystyczna dla tej ustawy i wyróżniająca ją wśród innych. Różni ją też tryb uchwalenia, bo żeby uchwalić konstytucję w Polsce, trzeba mieć większą ilość głosujących za niż w przypadku uchwalenia zwykłej ustawy, dlatego że konstytucję uchwalamy stosując większość kwalifikowaną, czyli co najmniej 2/3 głosujących musi być za przyjęciem konstytucji. No i tak samo zmiana konstytucji też w innym trybie następuje niż zmiana zwykłej ustawy procedowanej w naszym parlamencie. No i ma szczególną moc prawną, dlatego że konstytucja w przeciwieństwie do innych ustaw jest nadrzędnym prawem, czyli jest wyżej w hierarchii aktów prawnych niż pozostałe ustawy, czyli wszystkie pozostałe ustawy muszą po prostu być zgodne z konstytucją. Ona jest na szczycie ważności przepisów prawnych w naszym kraju, stąd szczególna moc prawna konstytucji. Rzut oka na nasze konstytucje wcześniejsze. Pierwsza nasza konstytucja, jaką mieliśmy, to oczywiście konstytucja 3 maja z roku 1791, pierwsza konstytucja w Europie, druga konstytucja na świecie według oficjalnego stanowiska badaczy, chociaż można by się z tym sprzeczać, czy rzeczywiście amerykańska konstytucja była pierwsza, a polska była druga, ale to już inna sprawa. Po utracie niepodległości Polska się odrodziła w formie namiastki państwowości jako Księstwo Warszawskie. I tutaj mamy konstytucję Księstwa Warszawskiego nadaną przez Napoleona 1807 rok. Kolejna konstytucja to znowu namiastka naszego kraju. Po Kongresie Wiedeńskim mamy Królestwo Polskie i utworzona tak naprawdę przez cara rosyjskiego Aleksandra I konstytucja Królestwa Polskiego z roku 1815. Obie te konstytucje to są konstytucje oktrojowane, czyli tak naprawdę narzucone nam przez człowieka z obcego kraju. Kolejne konstytucje, tutaj nie ma wszystkich oczywiście, ale te najważniejsze, więc pomijając mniej istotne konstytucje, przechodzimy do konstytucji z roku 1921, już po odzyskaniu niepodległości przez nasz kraj. Mamy konstytucję marcową, która dawała maksimum władzy parlamentowi, minimum władzy prezydentowi. Spodziewano się, że prezydentem zostanie Józef Piłsudski, no i wielu polityków obawiało się rządów tego pana, dlatego tak skrojono konstytucję marcową, żeby go zniechęcić do startowania w wyborach prezydenckich, i to rzeczywiście skuteczne było, bo Piłsudski zrezygnował z kandydowania na ten urząd wówczas, ale później, jak pamiętasz, przejął władzę w wyniku zamachu majowego i rozpoczęły się prace nad kolejną konstytucją, i to jest konstytucja kwietniowa z roku 1935. Jest to konstytucja, która odwróciła proporcje, jeżeli chodzi o kompetencje rządzących, bo maksimum władzy dostał prezydent, a parlament stał się tutaj w zasadzie taką izbą, takim ciałem marginalnym w naszym kraju. Po wojnie II światowej, po przejęciu władzy przez PZPR, przez środowisko komunistyczne w naszym kraju, mamy konstytucję PRL-u, czyli Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, 22 lipca 1952 roku.
No i aktualna konstytucja nasza pochodzi z 2 kwietnia z roku 1997. Do tego trzeba jeszcze dołożyć wiedzę na temat tzw. małych konstytucji, bo oprócz tych konstytucji najważniejszych, które przed chwilą sobie przypomnieliśmy, mamy jeszcze w naszej historii małe konstytucje. Mała konstytucja jest to taka konstytucja, która się pojawia w momencie przełomowym dla naszego kraju, najczęściej po wojnie światowej albo po transformacji ustrojowej, czyli wtedy, kiedy rzeczywiście są ogromne zmiany w naszym kraju, zupełnie inna forma władzy jest wprowadzana, to wtedy pojawia się mała konstytucja. Mała konstytucja, czyli taka konstytucja jeszcze niedopracowana, jeszcze nie opisująca całości funkcjonowania naszego państwa, opisująca tylko najważniejsze elementy tego państwa. Ona jest potrzebna po to, żeby państwo mogło już ruszyć ze zmianami, żeby mogło już funkcjonować w jakiś sposób w miarę stabilny, w miarę bezpieczny. Ale jest to konstytucja tymczasowa właśnie. Taka wersja beta programu, moglibyśmy to porównać do wersji beta programu komputerowego, który jeszcze ma niedostatki, który jeszcze jest w wersji testowej, ale już funkcjonuje i już możemy z niego korzystać. Czyli tylko określała ta konstytucja mała ustrój naczelnych organów państwa. I takie małe konstytucje w naszym kraju pojawiły się w roku 1919, czyli zaraz po odzyskaniu niepodległości, ale warto zapamiętać, że już ta mała konstytucja przyznała prawa wyborcze kobietom. Mała konstytucja pojawiła się po wojnie II światowej, kiedy komuniści ugruntowali swoją władzę w Polsce, czyli mamy rok 47 XX wieku i mała konstytucja pojawiła się po jesieni narodów w 1992 roku, czyli po obaleniu systemu PRL-owskiego, po wprowadzeniu zupełnie nowej formy władzy w naszym kraju, kiedy budowaliśmy gospodarkę wolnorynkową, kiedy budowaliśmy demokrację. Konstytucje mogą być różnie sformułowane, różnie mogą funkcjonować. Mamy konstytucję materialną i konstytucję formalną. W Polsce właśnie mamy ten drugi rodzaj konstytucji, konstytucję formalną, czyli jest ona spisana w jednym akcie prawnym, w jednym nadrzędnym akcie, który obowiązuje na terenie całego kraju, czyli jest to jeden dokument. Natomiast są takie kraje, na przykład Wielka Brytania, Szwecja, są takie kraje, które nie mają jednolitego aktu prawnego zatytułowanego konstytucja, gdzie są wszystkie najważniejsze sprawy dla kraju, dla obywateli, dla urzędów spisane, tylko mają tą wiedzę, te ustalenia wszystkie rozproszone w kilku dokumentach. I tutaj nazywamy taką konstytucję konstytucją materialną albo inaczej niepisaną. Czyli ustawa zasadnicza, a więc konstytucja jest zawarta w licznych aktach prawnych, które regulują poszczególne elementy funkcjonowania państwa. Czyli szereg różnych ustaw, szereg aktów prawnych, które łącznie stanowią coś na kształt konstytucji. Czyli nie w jednym miejscu mamy wszystko spisane, ale w kilku miejscach co najmniej. Rodzaje konstytucji, możemy też te rodzaje konstytucji wyodrębnić na podstawie właśnie jej chociażby powstania, sposobu jej powstania. Mamy konstytucję uchwalaną przez konkretny naród, który tę konstytucję będzie później posiadał, albo może być konstytucja oktrojowana, czyli narzucona przez kogoś z zewnątrz, przez inne państwo. I tak obecna konstytucja jest konstytucją w Polsce uchwaloną, natomiast konstytucja Księstwa Warszawskiego czy Królestwa Polskiego to były konstytucje narzucone z zewnątrz właśnie przez Napoleona czy przez cara. Konstytucja sztywna lub konstytucja elastyczna. Konstytucja sztywna jest wtedy, kiedy bardzo trudno jest ją zmienić, czyli tryb zmiany konstytucji przewiduje jakieś tutaj wyjątkowe sytuacje, czyli trzeba uzbierać bardzo dużą większość na przykład głosujących, żeby ją zmienić. I polska konstytucja aktualna jest właśnie konstytucją sztywną, dlatego że aż 2/3 parlamentarzystów musi chcieć ją zmienić, aby tego dokonać. Natomiast może być też konstytucja elastyczna, którą jest stosunkowo łatwo zmienić, bo zmienia się ją w takim samym trybie jak zwykłą ustawę. Czyli na przykład połowa tylko wystarczy parlamentarzystów, aby dokonać zmiany konstytucji. Konstytucję możemy też podzielić, jeśli chodzi o czas jej obowiązywania. Konstytucja stała obowiązuje bezterminowo. To właśnie nasza konstytucja obecnie działająca, funkcjonująca w Polsce i może być konstytucja czasowa, która sama przewiduje, jak długo będzie obowiązywała, czyli sama określa, do kiedy będzie funkcjonować dana konstytucja. Czyli taka konstytucja można zażartować z terminem przydatności do spożycia. Konstytucja uchwala się w Polsce
W szczególnym trybie konstytucję uchwala Zgromadzenie Narodowe, czyli posiedzenie będące wynikiem połączenia obu naszych izb parlamentu, czyli wspólne posiedzenie Sejmu i Senatu to Zgromadzenie Narodowe i właśnie Zgromadzenie Narodowe uchwala konstytucję. Nasza konstytucja, tak jak już było powiedziane, aktualna została uchwalona 2 kwietnia roku 1997. Planowano na 1 kwietnia ją uchwalić, ale prezydent Kwaśniewski, wówczas urzędujący, zaproponował, żeby jednak na 2 przesunąć kwietnia termin uchwalenia, żeby Polacy nie myśleli w kategoriach prima aprilis o nowej ustawie zasadniczej, która przecież jest było nie było ważnym, poważnym dokumentem. W naszej konstytucji znajduje się preambuła, czyli uroczysty wstęp do konstytucji. Autorem tejże preambuły jest pierwszy premier III RP, czyli Tadeusz Mazowiecki, już nieżyjący. Nasza konstytucja składa się z 13 rozdziałów i z 243 artykułów. No i to jest niestety do zapamiętania, te informacje. Tutaj widzimy tablicę sejmową, która pokazuje wynik głosowania. No i tutaj widzimy, jak wyglądało głosowanie nad naszą konstytucją. Widzimy, jaka większość była niezbędna, czyli 2/3, a więc większość kwalifikowana. Widzimy, ile głosowało parlamentarzystów, ilu było za, ilu było przeciw, ilu się wstrzymało od głosu podczas głosowania nad konstytucją naszą. Preambuła, już wiemy, że to uroczysty wstęp, zaraz sobie też zajrzymy do tej preambuły. Preambuła, która powstawała w bólach, dlatego że pojawiła się kontrowersja z wpisem dotyczącym chrześcijaństwa w naszym kraju. Nie wszyscy chcieli, aby ten wpis się pojawił. Zostało to kompromisowo potraktowane. Konstytucja składa się też z rozdziałów, i te rozdziały z kolei składają się z artykułów. Tutaj jeszcze możemy wyróżnić mniejsze części składowe każdego artykułu, czyli ustęp i punkt. Czyli tak sformułowany jest ten akt prawny o nazwie Konstytucja. Zanim przejdziemy do analizy tejże preambuły, to zobaczmy, jak doszło do transformacji ustrojowej, a więc do tych wydarzeń, które umożliwiły w ogóle uchwalenie tej konstytucji. Przypominamy sobie, że od lutego do kwietnia roku 1989 władze PRL-u zgodziły się na obrady Okrągłego Stołu, czyli na takie spotkanie z przedstawicielami opozycji. No i podczas tych obrad ustalono pewien kompromis, który miał polegać na przekazaniu władzy, pokojowym przekazaniu władzy właśnie z rąk PZPR-u, czyli partii rządzącej, wtedy w ręce opozycji, częściowe wprowadzenie wolnych wyborów, częściowo wolnych oczywiście. No i szereg jeszcze innych zmian. Tutaj widzimy, że przywrócono dwuizbowy parlament w naszym kraju już po obradach Okrągłego Stołu, czyli przywrócono Senat, bo w czasie PRL-u tylko Sejm funkcjonował w Polsce. Przywrócono Urząd Prezydenta w naszym kraju, bo też ten urząd został zniesiony przez Konstytucję z 1952 roku. Tu mamy zdjęcie, słynny Okrągły Stół. Okrągły stół, który symbolizuje równość wszystkich obradujących ludzi przy nim. Okrągły, czyli nie ma strony ważniejszej i mniej ważnej. Wszyscy są tak samo ważni. W wyniku tych obrad Okrągłego Stołu mamy 4 czerwca roku 1989, tak zwane wybory kontraktowe. Kontraktowe, dlatego że są wynikiem pewnego kontraktu, kompromisu pomiędzy władzą a opozycją ówczesną. Ustalono wówczas, że 65% miejsc w Sejmie będzie z góry już przed wyborami zarezerwowanych dla PZPR-u, czyli dla posłów PZPR-u, a więc partii rządzącej w PRL-u, a więc tak naprawdę wyborcy wybierali tylko 35% składu Sejmu. Natomiast wybory do Senatu były w 100% wolne, czyli wyborcy mogli wybierać rzeczywiście 100% składu Senatu. A więc stąd powiedzmy, że ten kontrakt, stąd nazwa wybory kontraktowe. I tutaj też warto sobie zapamiętać plakat wyborczy z tamtych czasów. W samo południe widzimy, opozycja nakłania do zagłosowania. Mamy rewolwerowca z westernu, słynnego w samo południe, tytuł westernu. Szeryf, człowiek, który niesie sprawiedliwość, zaprowadza sprawiedliwość, ma znaczek z logo Solidarności wpięty nad gwiazdą szeryfa, a zamiast rewolweru trzyma w ręce kartę do głosowania, czyli taki komunikat: idź, zaprowadź sprawiedliwość, idź na wybory
i zagłosuj na Solidarność, czyli można powiedzieć tutaj zastrzel tego złoczyńcę tym głosem. Tutaj widzimy drugi komentarz do tych wyborów kontraktowych, 35% to jeszcze nie wolna Polska, bo 35% tylko można było tyle miejsc, tyle mandatów wybierać podczas wyborów kontraktowych w Sejmie, a 100% to wtedy będzie Polska, jak będą wybory w 100% wolne. Kolejna zmiana z roku 1989, która jest elementem transformacji ustrojowej, to oczywiście zmiana nazwy państwa. Już nie mamy Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, tylko mamy Rzeczpospolitą Polską. Mamy też zmianę godła, orzeł odzyskuje koronę. Też troszeczkę barwy się zmieniają. Ale ta korona jest tutaj chyba takim najbardziej oczywistym, no, najbardziej oczywistą zmianą. Funkcje konstytucji. Mamy funkcję prawną, polityczną, programową, organizatorską, integracyjną i wychowawczą. Funkcje konstytucji. Funkcja prawna to funkcja oczywiście, która się wiąże z tym, że konstytucja niesie tutaj nam jakiś system prawny, określa zasady tego systemu. Polityczna, czyli określa funkcjonowanie partii politycznych, określa funkcjonowanie różnych tutaj urzędów. Funkcja programowa, czyli określa jakąś wizję państwa, drogę, którą podążamy w jakimś kierunku jako naród. Organizatorska, czyli stanowi podstawę funkcjonowania różnych instytucji państwowych. Integracyjna, czyli ma integrować cały naród, bo jest to akt wspólny dla nas wszystkich. No i wychowawcza, czyli ma kształtować nasz naród, kreując pewien rodzaj zachowań, kształtując pewne zachowania, a potępiając inne zachowanie. No i teraz możemy zajrzeć do preambuły. Preambuła, czyli ten uroczysty wstęp do konstytucji. Zobaczmy, tutaj mamy ten tekst preambuły przed naszymi oczami. Bardzo długie zdania tutaj się pojawiają w tej preambule. No i tutaj mamy na początku odwołanie się do przemian właśnie z roku 89. Później mamy wskazanie podmiotu, który uchwala konstytucję, czyli że my, naród polski, wszyscy obywatele. Mamy kompromisowe tutaj właśnie podejście do spraw chrześcijańskich, bo z jednej strony polski naród silnie związany w historii był z chrześcijaństwem, z drugiej strony obecnie w Polsce mieszka też niebagatelna liczba osób, które nie są związane z chrześcijaństwem, więc było pytanie, czy wpisywać do preambuły, do konstytucji zapis o chrześcijańskim charakterze naszego narodu, czy też nie. Ostatecznie mamy tutaj określenie zarówno wierzący w Boga, jak i niepodzielający tej wiary. Czyli tutaj odnośnie naszych obywateli mamy takie określenie, więc takie trochę ominięcie tego invocatio Dei, czyli nie ma tutaj bezpośredniego odwołania się do Pana Boga, tylko jest wspomniany Bóg w inny sposób troszeczkę. Mamy odwołanie się do wartości, jakie mają być wartościami uniwersalnymi dla naszego narodu, czyli sprawiedliwość, dobro, piękno, prawda. Mamy odwołanie do tradycji i historii naszego kraju, pierwszej Rzeczpospolitej, drugiej Rzeczpospolitej. Mamy następnie tutaj określony cel ustanowienia naszej konstytucji, a więc celem jest zagwarantowanie praw obywatelskich, zagwarantowanie działania instytucji publicznych, rzetelności, sprawności tych instytucji. Mamy tutaj stwierdzenie, jaką rolę odgrywa w państwie konstytucja i mamy wezwanie, aby organy państwa, obywatele kierowały się zasadami, które właśnie konstytucja nam przynosi. W podręczniku znajdziesz konstytucję i preambułę, znaczy przede wszystkim preambułę na stronie 356, jeżeli używasz rzeczywiście podręcznika z nowej ery. Tutaj jeszcze warto wspomnieć, że w preambule znajdziemy wskazówki o tym, że takie jakby nie wskazówki, tylko stwierdzenia, że mamy równość wszystkich wobec prawa, czyli taki zapis też się pojawia. Mamy tutaj też wspomnianą zasadę pomocniczości, czyli subsydiarności, która mówi, że państwo powinno ingerować w życie obywatela tylko wtedy, kiedy obywatel sam sobie nie daje rady z jakimś problemem. Jakie zasady ustrojowe wprowadza konstytucja? Nasze demokratyczne państwo prawa, sprawiedliwość społeczna, zwierzchnictwo narodu, czyli że to naród jest tym suwerenem, tym, który decyduje o rządzących, o obsadzie najważniejszych urzędów w państwie. Unitarna forma państwa, czyli jesteśmy krajem jednolitym terytorialnie i prawnie. Podział państwa, czyli mamy trójpodział władzy, równoważenie się władz,
niezależność władz, pluralizm polityczny, czyli konstytucja mówi nam, że mamy możliwość różnorodności politycznej, różnych programów politycznych, partii, subsydiarności, to już zostało powiedziane, i dobra wspólnego, czyli powinniśmy traktować kraj jako dobro wspólne. Zasada demokratycznego państwa prawa, zobaczmy te zasady teraz trochę bliżej, obowiązują zasady demokracji w naszym kraju, czyli władza większości, nikt nie jest ponad prawem, czyli praworządność. I nasze prawa i wolności są zagwarantowane właśnie konstytucją, a na ich straży stoją odpowiednie organy państwowe, m.in. sądy. I mamy tutaj symbol władzy sądowniczej, czyli odwołanie do Temidy, prawda, bogini sprawiedliwości, która nie widzi, nie kieruje się sympatią, tylko rozstrzyga, rozsądza. Tu mamy właśnie wagę, która to symbolizuje. Zasada sprawiedliwości społecznej, czyli że każdy obywatel ma według konstytucji zagwarantowany równy dostęp do podstawowych dóbr materialnych. A więc na przykład stwierdzenie, że każdy ma prawo do pewnego poziomu życia w naszym kraju. Państwo ma zapewnić te warunki życia poprzez zasiłki różnego rodzaju, poprzez opiekę, poprzez funkcjonowanie różnych instytucji zajmujących się właśnie pomocą społeczną dla obywateli. Zasada zwierzchnictwa narodu. Tak jak już na pewno wiesz, władza należy do narodu. Wybieramy podczas wyborów różnych urzędników i przekazujemy im władzę w ten sposób. Władzę sprawujemy bezpośrednio podczas referendum albo inicjatywy ludowej, ewentualnie plebiscytu, albo sprawujemy pośrednio, czyli właśnie przekazując władzę parlamentarzystom, przekazując władzę samorządowcom, przekazując władzę prezydentowi podczas wyborów. Inicjatywa ludowa, przypominam, to możliwość zebrania 100 tysięcy podpisów przez obywateli i wtedy pod projektem ustawy jakiejś obywatelskiej, wtedy ten projekt ustawy trafia do marszałka i może być rozpatrywany przez nasz Sejm. Nie możemy tylko skorzystać jako obywatele z inicjatywy ludowej w sprawach budżetu państwa i w sprawach zmiany konstytucji. To już decydują o tym nasi rządzący, a nie my, jako obywatele, bezpośrednio. Zasada podziału równowagi władz, no to chyba oczywista zasada mówiąca o to, że mamy trzy niezależne od siebie władze w naszym kraju. Władza ustawodawcza w naszym kraju to oczywiście Sejm i Senat, czyli parlament, władza wykonawcza to oczywiście Rada Ministrów, zwana potocznie rządem, i prezydent RP, i władza sądownicza to sądy i trybunały. I władze mają być niezależne i równoważyć się nawzajem. I nasza konstytucja rzeczywiście tak została zaplanowana, aby znaczy, mam wrażenie, że piszący konstytucję starali się nie dać żadnej z tych władz jakiegoś tutaj prymatu, nie dać znaczącej przewagi w kompetencjach nad pozostałymi władzami. I analizując ten schemat możemy zobaczyć, że tak właśnie można stwierdzić, bo widzimy na przykład, że prezydent może rozwiązywać w skrajnym przypadku Sejm, no i Senat jednocześnie też. Natomiast z kolei można prezydenta postawić przed Trybunałem Stanu, prawda? Więc tutaj też parlament w jakiś sposób kontroluje działalność prezydenta. Prezydent z kolei ma prawo weta wobec ustaw wypływających z parlamentu, może próbować zablokować te ustawy, ale z kolei Senat może odrzucić to weto prezydenta, jeżeli uzbiera 3/5 za głosujących. Więc tutaj mamy takie różne zależności. Prezydent desygnuje kandydata na premiera, z kolei też premier z kolei musi uzyskać wotum zaufania od Sejmu, czyli te władze nawzajem w pewnym sensie się kontrolują. Mamy też zasadę kontrasygnaty między prezydentem a tak zwanym premierem, więc tutaj tak to wygląda. Zasada pluralizmu politycznego, czyli różnorodność, plural, czyli mnogość, tak jak w języku niemieckim, liczba mnoga. Swoboda tworzenia partii politycznych, czyli możemy stworzyć rozmaite partie polityczne, nie ma jednej wizji, powiedzmy, politycznej państwa, tak jak to w kraju totalitarnym jest, że jest tylko jedna ideologia legalna. Tutaj możemy mieć wiele różnych ideologii, wiele doktryn politycznych, ale są pewne wyjątki. Oczywiście nie wolno w Polsce założyć partii o ideologii totalitarnej, propagującej nazizm, faszyzm, komunizm, rasizm, nienawiść narodowościową, czy propagującej przemoc wobec innych obywateli. Zasada subsydiarności, czyli pomocniczości, to już też myślę, że wiesz, bo to było mówione kilka razy. Dobra wspólnego, że mówiąca zasada, że państwo jest naszym dobrem wspólnym, musimy dbać o ten kraj wszyscy razem. Nikt nie może państwa zawłaszczyć sobie. Do nas należy nasz kraj, lasy na przykład.
Mamy też pewne obowiązki obywatelskie, które powinniśmy wykonywać właśnie z powodu tego, że nasza ojczyzna jest naszym dobrem wspólnym. Do takich obowiązków na przykład należy chodzenie na wybory, płacenie podatków, przestrzeganie prawa w ogóle, wierność ojczyźnie, a w przypadku zagrożenia obrona ojczyzny. To są takie podstawowe obowiązki obywatelskie. W naszej konstytucji znalazły się też błędy, nie ustrzegli się błędów. Wszyscy popełniają błędy, ja też popełniam błędy czasami. No i ci, którzy pisali konstytucję, a więc osoby o tęgich głowach, również nie ustrzegły się drobnych błędów. Te błędy zostały skorygowane w roku 2001. Jak widzimy, to były błędy takie literówki, można powiedzieć. Czyli nie jakieś istotne. Tu widzimy jeden błąd, drugi błąd. Zostało to naprawione. No i popełniono też jeszcze kilka innych takich drobnych błędów. Na przykład pomylono godło z herbem. Tu widzimy różnicę między godłem a herbem. Herb ma pod spodem barwę, jeszcze tutaj tarczę taką herbową. Godło występuje samodzielnie, więc tutaj taki błąd też się pojawił. Mamy też nowelizację konstytucji, czyli powiedzmy, że coś dopisano do konstytucji, tak? Nowelizacja to jest, powiedzmy, że właśnie uaktualnienie poprzez dopisanie czegoś, jakąś zmianę w konstytucji dokonaną. W roku 2006 dopisano zapis o ekstradycji obywatela polskiego, czyli o możliwości doprowadzenia do Polski obywatela polskiego, który popełnił w Polsce czyn zabroniony, wyjechał z naszego kraju. No i ekstradycja to jest właśnie sprowadzenie takiego człowieka z powrotem do Polski po to, żeby go w Polsce postawić przed sądem i ewentualnie ukarać. Kraje, które nie mają podpisanej ekstradycji z Polską, nie muszą tych obywateli do Polski dostarczać czy wydawać. W roku 2009 dopisano kolejną rzecz do naszej konstytucji. Ta rzecz to stwierdzenie, że bierne prawo wyborcze nie należy się osobom, które były skazane za przestępstwo umyślne. Czyli to znaczy, że nie może kandydować do najwyższych urzędów państwowych, na przykład nie można kandydować w wyborach parlamentarnych czy prezydenckich, jeżeli zostaliśmy wcześniej skazani za przestępstwo umyślne. To jest ta zmiana. Chodziło o to, żeby w kręgu władzy nie znalazły się osoby, które mają na swoim sumieniu, w swoim życiorysie wyroki za takie właśnie przestępstwa. Tutaj mam jeszcze taki schemat, który pokazuje system rządów w Polsce. Widzimy elektorat, czyli obywateli, którzy biorą udział w wyborach, przekazują władzę podczas tych wyborów właśnie swoim przedstawicielom i widzimy, że wybieramy władzę wykonawczą, ale tylko prezydenta z tej władzy wykonawczej, dlatego że to prezydent wspólnie z parlamentem później powołuje drugą część tej władzy wykonawczej w Polsce, czyli Radę Ministrów i prezesa Rady Ministrów, czyli premiera i rząd. Natomiast elektorat, czyli wyborcy, też wybierają władzę ustawodawczą, czyli wybierają parlament złożony z Sejmu i Senatu. Już wiemy, że razem, jeżeli obradują te izby, to tworzą Zgromadzenie Narodowe. Tutaj widzimy też zależności między władzą ustawodawczą a wykonawczą. Widzimy, że władza wykonawcza w postaci prezydenta ma prawo weta wobec parlamentu. Z kolei i prezydent, i nasz rząd posiadają inicjatywę ustawodawczą, czyli mogą też zaproponować projekt ustawy, który trafia potem do parlamentu. Natomiast parlament może kontrolować poczynania prezydenta, przepraszam, nie prezydenta, tylko premiera oczywiście, może kontrolować poczynania premiera i rządu, czyli prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów poprzez wotum zaufania, poprzez zgłaszanie wotum zaufania, to znaczy udzielanie wotum zaufania na początku, powiedzmy, że urzędowania, a podczas już funkcjonowania tego rządu poprzez zgłaszanie wotum nieufności. Tak to powinienem powiedzieć od początku. Tak jest. Natomiast prezydenta parlament może pociągnąć do odpowiedzialności konstytucyjnej, czyli postawić przed Trybunałem Stanu. No, podobnie jak członków rządu. Przypomnijmy sobie też pojęcie suwerenności. Suwerenność, czyli niezależność w pewnym stopniu i tutaj widzimy, że może być suwerenność wewnętrzna lub zewnętrzna. Wewnętrzna suwerenność to po prostu taki stan, kiedy władza decyduje sama o zakresie swojego działania wewnątrz kraju. Natomiast zewnętrzna suwerenność to niezależność od innych państw, czyli taka niepodległość od wpływu innego kraju lub innych państw, jeżeli chodzi o nasze sprawy wewnętrzne. Ta zewnętrzna suwerenność może być ograniczana podpisanymi przez Polskę traktatami z organizacjami narodowymi albo z innymi państwami. I na przykład w Polsce mamy w pewnym sensie ograniczoną suwerenność zewnętrzną poprzez to, że jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, dlatego że musimy wykonywać
prawo też unijne, a więc narzucone nam z zewnątrz, a nie przez nas samych. Więc tutaj można powiedzieć o tym, że mamy ograniczenie suwerenności zewnętrznej, ale mamy w 100%, przynajmniej powinniśmy mieć w 100% suwerenność wewnętrzną w naszym kraju. Przypomnijmy sobie przy okazji, skoro mówimy o tym ograniczeniu suwerenności zewnętrznej, umowa międzynarodowa, która może taką suwerenność zewnętrzną ograniczyć, powinna być ratyfikowana. Ratyfikacji może dokonać prezydent naszego kraju, może dokonać Sejm. Czasami jeszcze trzeba też ogłosić referendum. Tak było chociażby w przypadku przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, czyli jeszcze obywatele powinni też się zgodzić na zatwierdzić tą umowę międzynarodową, a następnie umowa międzynarodowa jest publikowana w Dzienniku Ustaw RP, tak samo jak ustawy, czy rozporządzenia, czy konstytucje właśnie. Tak, żeby wszyscy mogli się zapoznać z treścią ratyfikowanej umowy międzynarodowej. Przypomnijmy sobie przy okazji hierarchię aktów prawnych, czyli powiedzmy takie usytuowanie aktów prawnych według, powiedzmy, że ważności. Oczywiście na samym szczycie jest konstytucja, to jest najważniejszy dokument w naszym kraju. Pod spodem mamy prawo unijne, ratyfikowane umowy międzynarodowe, ustawy, jeszcze niżej rozporządzenia, jeszcze niżej zarządzenia i na samym dole uchwały, czyli tutaj mam na myśli prawo miejscowe przede wszystkim, a więc prawo wydawane tutaj przez jednostki samorządu terytorialnego w naszym kraju, czyli gminy, powiaty, województwa przede wszystkim. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o hierarchię aktów prawnych w naszym kraju. Tutaj widzimy jeszcze procedurę zmiany konstytucji, jak przebiega. Widzimy, że taki projekt o zmianie konstytucji musi zgłosić co najmniej 1/5 ustawowej liczby posłów. Mamy 460 posłów, czyli 1/5 to 92 z nich taki projekt zgłasza. Może też zgłosić Senat albo prezydent projekt zmiany ustawy. Mamy potem pierwsze czytanie, drugie czytanie, trzecie czytanie tego projektu zmiany ustawy. Po trzecim czytaniu następuje głosowanie, gdzie musimy uzyskać 2/3 głosów za zmianą konstytucji, bo mówimy tutaj o ustawie zasadniczej cały czas. No i następnie mamy tutaj uchwalenie tego projektu ustawy przez Senat. Tutaj widzimy szczegóły. W Senacie już bezwzględną większością głosów się głosuje, czyli wystarczy połowa senatorów za plus 1, czyli co najmniej 51. No i kworum, czyli minimalna liczba obecnych podczas głosowania, musi to być również co najmniej połowa ustawowej liczby senatorów, czyli w obecności co najmniej 50 senatorów, co jest tutaj identyczne jak kworum wcześniej w Sejmie, czyli też połowa. A więc tam to jest 230 osób. No i po tym, jak Senat przyjmie projekt zmiany konstytucji, trafia ona na biurko prezydenta. No i prezydent ma 21 dni, czy tak jak przy zwykłej ustawie, taki sam czas na to, aby się zdecydować, czy podpisuje, czy zawetuje tą ustawę być może. A jeżeli ją podpisuje, to ustawa zasadnicza nowa, czyli konstytucja nowa, jest publikowana w Dzienniku Ustaw RP. Jeżeli zmieniamy rozdział 1, 2 lub 12 Konstytucji RP, to wtedy jeszcze trzeba zorganizować referendum zatwierdzające, czyli jeszcze musi tutaj potwierdzić to nasz naród, nasi obywatele, właśnie poprzez udział w referendum i zagłosowanie. Rozdział 1, 2 i 12 to zadanie dla Ciebie: sprawdź, co w tych rozdziałach jest zapisane, bo to nam pokaże, dlaczego akurat te rozdziały są potraktowane wyjątkowo, że akurat zmiana tych rozdziałów wymaga zgody Polaków poprzez właśnie wyrażenie swojej woli w referendum. Dobrze, tutaj widzimy, że o takie referendum wnioskuje 92 posłów, Senat i prezydent. W ciągu 45 dni od uchwalenia tejże ustawy przez Senat musi być ogłoszone to referendum. Zarządza marszałek Sejmu, odbywa się ono w ciągu 6 dni od złożenia wniosku o zorganizowanie referendum, a frekwencja, czyli liczba osób, które wezmą udział w referendum, nie wpływa na jego ważność, co ciekawe, czyli tutaj nieważne, ile osób pójdzie na referendum, ważne tylko, jaki będzie jego wynik, jakie będą odpowiedzi, decyzje obywateli, którzy wzięli udział w tym referendum. No i tu widzimy, jak wyglądało głosowanie za przyjęciem aktualnie obowiązującej w naszym kraju konstytucji. Widzimy, że tylko 20% wszystkich uprawnionych wzięło udział w referendum konstytucyjnym z roku 1997. No to niewiele, bardzo, bardzo mało.
Stany nadzwyczajne. Konstytucja też opisuje możliwość wprowadzenia stanów nadzwyczajnych w naszym kraju. Mamy to zapisane w rozdziale 11 naszej Konstytucji. Te stany nadzwyczajne to stan wojenny, kiedy mamy zagrożenie zewnętrzne, czyli na przykład zagrożenie ingerencją innego państwa w nasze granice. Mamy stan wyjątkowy, czyli kiedy mamy zagrożenie bezpieczeństwa obywateli, bezpieczeństwa naszego ustroju, czy zagrożenie istniejącego porządku publicznego i stan klęski żywiołowej. To trzeci stan nadzwyczajny. Ogłasza się go, kiedy grozi nam katastrofa naturalna albo już zaistniała katastrofa naturalna jakaś, czyli na przykład powódź, jakieś pożary nie do opanowania na dużą skalę, na przykład pożary lasów, czy jakaś awaria techniczna, czyli na przykład, nie wiem, jakby padły wszystkie elektrownie albo część elektrowni w naszym kraju. Stany nadzwyczajne obowiązują na terenie całego kraju albo można je wprowadzić tylko na części kraju, czyli na przykład jeżeli mamy klęskę żywiołową, załóżmy, nie wiem, pożar albo powódź, to niekoniecznie to musi być na terenie całego kraju problem, dlatego też stan nadzwyczajny może być wprowadzony tylko w części państwa albo może być też, jeżeli problem dotyczy całego państwa, na terenie całej Polski wprowadzony. No i w czasie stanu nadzwyczajnego następuje zwiększenie kompetencji władzy wykonawczej. No po to, żeby władza wykonawcza mogła skutecznie walczyć ze skutkami tego, co się złego dzieje w naszym kraju. Tutaj na dole pokazuję zdjęcia z takiego stanu nadzwyczajnego, który został wprowadzony w roku 1981. Jest to stan wojenny, wprowadzony przez tego oto pana Wojciecha Jaruzelskiego w okresie PRL-u, co widzimy chociażby spoglądając na nasze godło bez korony wtedy. No i czołgi na ulicach, wojsko na ulicach, to był taki widok, no powiedzmy, że zwyczajny wtedy, obowiązujący w pierwszych tygodniach stanu wojennego wówczas. Stan wojenny i stan wyjątkowy, jeżeli jest wprowadzony, wiąże się z ograniczeniem praw obywatelskich, których praw nie można ograniczyć, których praw władza nie może ograniczyć. Nie może ograniczyć praw związanych ze strefą godności, ze sferą, przepraszam, godności, ochrony życia, rodziny i dziecka. Nie można ograniczyć tutaj zasad humanitarnego traktowania ludzi. Nie można ograniczyć prawa do sądu i odpowiedzialności karnej obywateli. Nie można ograniczyć wolności religii, wolności sumienia. I nie można tutaj wprowadzać segregacji rasowej lub wyznaniowej, mimo tego, że jest stan wojenny lub wyjątkowy wprowadzony. Inne rzeczy można, inne prawa można obywatelskie ograniczać w tym czasie. Stan klęski żywiołowej z kolei. Tutaj widzimy, że może nastąpić ograniczenie wolności działalności gospodarczej, czyli można zakazać komuś prowadzenia takiej działalności. Można ograniczyć wolność osobistą, wolność poruszania się. Na przykład można kogoś nie wpuszczać w jakieś miejsce, obywateli zakazać im przemieszczania się w to miejsce. Można ograniczyć nieruchomość mieszkania, czyli że władza na przykład może zająć nasze mieszkanie i urządzić, nie wiem, szpital chociażby w naszym mieszkaniu dla potrzebujących. Można ograniczyć prawo do strajku po to, żeby na przykład, nie wiem, lekarze nie strajkowali w sytuacji, kiedy trzeba leczyć masę ludzi, którzy ucierpieli w wyniku klęski żywiołowej. Ograniczenie tutaj własności i praw majątkowych może nastąpić i praw pracowniczych. I bardzo ważne, podczas trwania stanu wyjątkowego nie można organizować wyborów ani referendów. Ani podczas tego stanu, ani przez pewien czas po jego zniesieniu, po zniesieniu tego stanu. Stan wojenny wprowadza prezydent naszego kraju na wniosek Rady Ministrów i za zgodą Sejmu. Czyli tutaj widzimy, że aż trzy instytucje muszą się zgodzić na wprowadzenie stanu wojennego. Stan wyjątkowy wprowadza prezydent naszego kraju na wniosek Rady Ministrów i za zgodą Sejmu, tylko że tu mamy jeszcze określenie, na jak długo? Na okres 90 dni, czyli tak upraszczając, około 3 miesięcy. I stan klęski żywiołowej stosunkowo najłatwiej wprowadzić, bo wprowadza go Rada Ministrów, decyduje o tym Rada Ministrów, na okres do 30 dni, czyli upraszczając, powiedzmy, że około 1 miesiąca. I pamiętaj, że stan wojenny to nie jest to samo, co stan wojny. To jest zupełnie coś innego. Stan wojenny to stan zagrożenia wojną, a stan wojny to już jest wojna.